Mulțumesc. Dziękuję bardzo. Problemów korupcji, naruszeń rządów prawa na Malcie pan, panie komisarzu Timmermans, milczy i nie uruchamia procedury. Czy dlatego, że to rząd pańskiej rodziny politycznej socjalistów? Nie miał pan takich zahamowań, żeby wytoczyć działa kłamliwych oskarżeń wobec Polski, przepisując słowo w słowo, copy-paste, fałszywe zarzuty polskiej totalnej opozycji, broniącej patologii minionych rządów i pozostałości po komunizmie. Nazywam to paradoksem Timmermansa. Po pierwsze, milczeć w sprawie korupcji w łonie własnej socjalistycznej rodziny. Po drugie, atakować tych, którzy mając demokratyczny mandat naprawdę korupcję zwalczają, reformując chory, obarczony patologiami sądowy system w Polsce, niezreformowany od czasów komunizmu, niezlustrowany, obciążany powiązaniami z ośmiornicą warszawską. Po trzecie, stawać po stronie tych, którzy chcą chronić i konserwować patologię polskiego systemu sądowego. To zaiste odwrócona hierarchia wartości. To głębokie niezrozumienie, że w Polsce dokonuje się sanacja chorego państwa i wymiaru sprawiedliwości. To dokończenie nieskończonej rewolucji Solidarności, spóźnione o 25 lat, a nie naruszenie zasad demokracji i rządów prawa. Dziękuję. Pan przewodniczący przerywa.